Cześć wszystkim. Czy ja już kiedyś wspominałam, że kury to szarańcze? Myślę, że nie jeden raz. I czy to prawda, czy może przesada? No to ocencie sami. Moje kury niedawno zostały tu po raz pierwszy wpuszczone. Już od wielu miesięcy nie były w mojej cieplarni, ponieważ miałam tutaj i jak pragnę podkreślić, miałam posiane różne rzeczy, między innymi szpinak, między innymi sałatę, truszkę, koperek i nie zostało z tego totalnie nic. Zrobiły sobie podkop. Z tej strony może tego tak nie będzie widać, więc przejdziemy tutaj. Jest na tyle dziura, że one sobie swobodnie mogą wejść. Co też zrobiły. I zobaczcie. Tu są widoczne kratki, którymi ja sobie przykryłam w tamtym miejscu sałatę. Tam właśnie, gdzie są te wielodoniczki i tacka, która też przykrywała roślinki, żeby uchronić je przed kurami. Natomiast nie zostało z tego nic. Zupełnie nic. Zobaczcie, w tym miejscu właśnie miałam sałaty, które były właśnie poprzykrywane tymi kratkami. Tutaj gdzieniegdzie schowane były też te multidoniczki, którymi okrywałam w czasie, kiedy kury tutaj wpuszczałam. Nawet moje znaczniki, które były ładnie tam odłożone na boku, tam w tej doniczce, są wszędzie. Jest to porozwalane po prostu tak, jakby tu weszła szarańcza albo jakiś huragan i nie zostało z tego kompletnie nic. Ani źdźbła szpinaku, ani jednej sadzonki. O, jeszcze tu widać, odkopałam znacznik. Nic kompletnie tutaj nie ma, więc trzeba będzie pracę wykonać na nowo. No niestety, tak to jest, jak się ma kury. Ja mówię, muszę chyba podmurować wszystkich stron tutaj tą cieplarnię, bo one tutaj potrafią się podkopywać, jak widać. Po prostu wyjadają po troszeczkę glebę, ponieważ tutaj są robaczki. No i niedużo trzeba, żeby one tutaj weszły. Zobaczcie. Tu w tym miejscu. Tego nie było, ale one oczywiście sobie to zrobiły. Widać, też próbowały z tej strony. I dziś rano odkryłam, że moje roślinki zostały tylko wspomnieniem. Tak to jest. Może Wam tylko jeszcze pokażę mój kompost, który w tej chwili ma, zaraz sobie zobaczymy, no prawie 30 stopni Celsjusza i chyba zmienię koncepcję na taką, że po prostu to wszystko rozłożę tutaj po szklarni, puszczę kury, no i będą to przerabiać, bo i tak moich roślinek już tutaj nie ma, więc pewnie najwcześniej może w kwietniu coś będę dawać, może w marcu jakieś tam siewki, no ale na pewno przez najbliższy miesiąc siewek tutaj nie będzie, bo one będą kiełkować w domu. Jeszcze się zastanawiam, co tutaj w tej cieplarni zrobię. Na razie muszę zrobić porządek, pozbierać te rzeczy, podkładać na miejsce, bo one je tylko jeszcze porozwalały. Zobaczcie, tu widać fragment. Także to kury wydają się takie niepozorne, a potrafią naprawdę zdemolować nieźle. Wszystko tutaj jest popękane, bo przecież to nie jest jakieś bardzo mocne. I muszę sobie to wszystko posprzątać i zastanowić się, co dalej. O, macie winowajce, już czekają, żeby tylko wejść, jak tylko stąd wyjdę. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.